Witam Was. Ja nazywam się Dawid Muszyński, ten program to For Fun na ekranie, a dzisiaj rozmawiamy z Arturem Barcisiem, bo do kin trafiło Polowanie. Nowy film, w którym pan Artur przełamuje trochę swój wizerunek, bo gra Schwarz Charakter. Czy to było to, co pana do tego filmu przyciągnęło? Nie tylko. Oczywiście to było bardzo ekscytujące, bo takich propozycji od dawna nie dostawałem. Ale sam fakt, że dostałem propozycję z jedną z głównych ról w filmie. Ja w filmie nie grałem od bardzo dawna. I taka propozycja, no czekałem na nią. To muszę właśnie zapytać, bo przychodzi do mnie wielu aktorów, których ja podziwiałem, będąc dzieciakiem, chodząc do kina, oglądając w telewizji, czy nawet w teatrze. Na czym to polega, że panowie i panie przestali dostawać te główne role i zostali gdzieś tam zepchnięci na margines, że jak się pojawiają, to raczej w rolach gościnnych, na trzecim planie. Na czym to polega? Bo to nie jest normalna praktyka, jeśli chodzi o przemysł filmowy. Trudno mi odpowiadać na to pytanie, bo oczywiście cisną się do głowy różne teorie spiskowe. Z jakiegoś powodu w filmach głównego nurtu grają ciągle ci sami aktorzy, czyli ktoś o tym decyduje, że to im się powierza te role. Nie chcę tak myśleć. Raczej skłaniam się ku temu, że zagrałem w dwóch serialach bardzo popularnych, czyli Miodowe Lata i Rancho. I te seriale są właściwie ciągle powtarzane. One idą na okrągło w telewizji. I dla wielu reżyserów jestem po prostu aktorem opatrzonym. Opatrzonym w konkretnych rolach i wydaje mi się, że w innych już będę niewiarygodny, że wszyscy będą mnie kojarzyli albo z Norkiem, albo z Czerepachem. I myślę, że to jest główna przyczyna. No tak, ale z drugiej strony mamy aktorów, którzy tak często występują na przykład w komediach romantycznych, że już widz traci to poczucie, czy to jest kontynuacja, czy on już ten film widział, bo zestaw aktorów jest ten sam, więc z mojej perspektywy to patrzenie nie jest jakąś tutaj wadą, która powinna zawężać nam pulę aktorów do udziału w projektach. No tak, ale co ja mogę powiedzieć? Ja jestem tylko skromnym aktorem. Ojo. Jeżeli dostaję jakąś propozycję, to rozważam, czy chcę ją zagrać, czy nie. Gdybym ich dostawał dużo, to pewnie bym miał problem, ale ponieważ ich prawie w ogóle nie dostaję, no to nie mam tego problemu. No właśnie porozmawiamy o Polowaniu, gdzie gra pan przedstawiciela mediów, ale człowieka bardziej walczącego o swój biznes, niż o to, żeby społeczeństwo było poinformowane. I zastanawiam się, jak pan tkał tę postać, to z czego? Z jakichś własnych pomysłów na nią, czy coś czerpał pan z życia? Ten scenariusz w ogóle był bardzo dobrze napisany i postać była bardzo dobrze napisana, więc właściwie niczego nie musiałem tam zmieniać. Po prostu zagrałem człowieka, jakich jest wielu w takich małych miasteczkach, w dużych też, tylko na inną skalę. I nie było to jakimś problemem dla mnie. Jeżeli postać jest dobrze napisana, jeżeli kwestie, które wypowiada, nie trącą jakimś fałszem, to się gra z przyjemnością. A to, że to jest czarny charakter, to tym lepiej, bo tacy ludzie, takie postaci są po prostu ciekawsze do grania przede wszystkim, bo to jest człowiek, który przełamuje coś tam w sobie, coś z czymś musi walczyć, z czymś kogoś pokonać, kogoś zniszczyć. To są emocje, a emocje, szczególnie te, które się ukrywa, są w aktorstwie najciekawsze. Czy w ogóle mam wrażenie, że pan ma taki ogromny talent do tego, żeby grać czarny charakter tak, żeby widz miejscami go polubił. Tak było chociażby w Ranchu i tak jest w Polowaniu, że są momenty, kiedy człowiek myśli, idzie odkupienie, on idzie w dobrą stronę. Tak? Nie zauważyłem tego momentu. Po prostu Rancho to jest konwencja. Mimo, że gram no strasznego sukinsyna, to konwencja komediowa go gdzieś tam broni i dlatego ludzie mnie lubią. I nawet jeżeli to jest
no, robi rzeczy podłe, to w tym sosie komediowym to jakoś tam uchodzi, szczególnie potem, kiedy no, uznano, że trzeba trochę ocieplić wizerunek tego Czerepacha i jak się zakochał, no i teraz ma problem, to aż nawet wzbudzał litość, kiedy tam ta lodzia wylewała na niego pomyje przez okno. Ale konwencja polowania nie jest komediowa. Oczywiście, że nie, aczkolwiek jest scena, w której pana bohater, tutaj trochę uchyla rąbka tajemnicy, pomaga głównemu bohaterowi w jego kampanii. I mówię, ja widziałem w tym taki ten moment, kiedy mówię, a może oni pójdą tą samą drogą. No, ale albo pan bardzo dobrze to później przekonał się pan, że to jest tak, no, nieprawda. Dlatego mówię, że ma pan bardzo duży talent do tego, żeby... to ukryć przynajmniej na chwilę, żebym ja miał to poczucie, że być może coś się zmienia. Oczywiście. No tak to jest. Tacy ludzie tak postępują. Zachowują się tak, żeby budzić zaufanie. Żeby ten ktoś, kim się manipuluje, nam uwierzył. Tak to się robi. Zastanawiam się, co panu sprawia większą frajdę w byciu aktorem. Czyli właśnie przebywanie na planie filmowo-serialowym, czy budowanie roli i przychodzenie na spektakl do teatru, gdzie tam każda sztuka, pomimo tego, że jest wystawiana codziennie, jest zupełnie innym projektem? To jest trudne pytanie. Często mnie pytają ludzie na spotkaniach, czy pan woli grać w teatrze, czy w filmie. Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest, no, są dwa jakby różne sposoby wykonywania tego zawodu. Oba są niezwykle atrakcyjne i ciekawe. Myślę, że granie w filmie jest łatwiejsze, dużo łatwiejsze, ponieważ nie trzeba posiadać aż takiego warsztatu. Warsztat aktorski to jest taki zestaw umiejętności, które no, są niezbędne w teatrze. Dykcja, powtarzalność. Nie można powiedzieć w pewnym momencie, tak jak w filmie, że przepraszam, ja to zagram jeszcze raz. Tak samo z kolei film ma to, że kamera może widzieć najmniejsze drgnienie powieki, które już bardzo dużo będzie znaczyło, a w teatrze tego drgnienia powieki w 20 rzędzie nie będzie widać, więc są różne, jak mówię, sposoby wykonywania tego zawodu i oba są ciekawe, więc trudno mi jest wybierać. Ostatnio gram właściwie wyłącznie w teatrze i z tego typu doświadczeniami mogę się podzielić. A w filmie, oczywiście grałem w bardzo wielu filmach i różne bardzo role, w większości drugoplanowe. Ale czasem nawet epizod jest bardzo ciekawym takim wyzwaniem, bo trzeba w krótkim czasie, w niewielkiej ilości materiału zagrać postać, która będzie zapamiętana. To w takim razie spróbuję cofnąć się do początku, czyli co pana skłoniło do tego, żeby zostać aktorem? Kiedy pan zobaczył u siebie ten, powiedzmy na razie, początkowy warsztat, który warto jest rozwijać, bo to jakoś rezonuje, jak rozumiem, na początku gdzieś na scenie. Bardzo wcześnie poczułem, że posiadam jakiś dar, że się urodziłem z czymś, czego inni nie mają. I kiedy chodziłem do podstawówki, byłem wyznaczany do mówienia wierszy albo śpiewania piosenek, bo też umiałem śpiewać. A ponieważ byłem bardzo mały i taki drobny, najmniejszy w całej szkole, to w momencie, kiedy wchodziłem na scenę, już nie byłem mały. I na dodatek wszyscy mnie słuchali i jeszcze bili mi brawo. Bardzo mi się to spodobało. A ponieważ no, wiedziałem, że scena jest miejscem pracy aktora, to postanowiłem pójść w tym kierunku i ten dar wykorzystać. Coś, czego nie można się nauczyć. Trzeba to mieć. Czyli to była taka droga od początku, że już wiem, że chcę zostać aktorem, czy były jakieś momenty, kiedy zbaczał pan trochę z tej drogi, spróbować się w czymś innym? Nie było ani przez chwilę. Nie pomyślałem, że mógłbym, czy miałem oczywiście wątpliwości, bo się bałem, że się nie dostanę do szkoły aktorskiej, że mnie nie przyjmą ze względu na te warunki moje zewnętrzne. Nie mówiąc o tym, że w ogóle do szkoły aktorskiej bardzo trudno się dostać. I kiedy ja zdawałem, było 400 kandydatów na 20 miejsc. Więc brałem pod uwagę, że się nie dostanę po prostu. No ale jakoś udało się za pierwszym razem. A pierwszy projekt, który
uwiarygodnił pana tak psychicznie, że okej, będzie dobrze, mogę zostać w tym zawodzie, mogę się z tego utrzymać? W trzeciej klasie liceum wygrałem ogólnopolski konkurs recytatorski w skali kraju. Zdobyłem tytuł recytatora roku. Pokonałem 11 tysięcy recytatorów. A recytacja, czy taki konkurs jest takim sprawdzianem. No coś trzeba już umieć. I to mnie utwierdziło w przekonaniu, że to jest właściwa droga. Potem w szkole aktorskiej, która mi sprawiała ogromną frajdę i te 4 lata to był cudowny okres, mimo że to był okres takiego prześnego PRL-u, bieda i ta komuna, to wspominam to cudownie. No a potem też nie było źle, bo dostałem się do teatru w Warszawie, co prawda był to teatr na Targówku, czyli taki poboczny, ale grałem dużo, szybko zacząłem grać w filmach. Zaraz po szkole, nie wiem, pół roku później zagrałem w 07 Zgłosie, bardzo popularnym serialu. No a potem przed Znachor. Tyle, że potem przed stan wojenny i wszystko się zawaliło. To ja muszę się przyznać, że spędziłem z panem dzieciństwo, bo jednak Pankracy to było coś, co mnie w telewizji jako dzieciaka przyciągało i zastanawiam się, jakie są pana wspomnienia z tym projektem. No to już było dużo później. No, ale ja jestem dość, może to nie wyglądać, ale dość młody, więc... No tak. To był ten moment, kiedy rodzice mówili, to jest ten czas, żeby mały Dawid posiedział przed telewizorem, bo jest coś edukacyjnego i wtedy pojawiał się pan. Tak, no, wspomniałam takie, powiedzmy, ambiwalentne, bo z jednej strony sprawiało mi to wielką frajdę i te rozmowy z psem, z tą kukiełką, którą animował Hubert Antoszewski, regularne honorarium. Urodziło mi się dziecko, wtedy musiałem po prostu zadbać o rodzinę. I popularność. To, co prawda ludzie nie wiedzieli, jak się nazywam, ale już mnie rozpoznawali prawie wszędzie. Proszę ale z drugiej strony zostałem aktorem dziecięcym, czyli wiem, że nie zagrałem w kilku ważnych filmach. Właśnie wyłącznie dlatego, że już się kojarzyłem z psem Pankracym. Na przykład? Jakie projekty uciekły? Nie chciałbym teraz mówić tego, bo to nie mam 100% pewności, że tak było, ale wiem, że byłem brany pod uwagę. A potem i to zadecydowało, że nie zostałem zaangażowany. To muszę zapytać, bo chodzi taka legenda po mieście, że w pewnym momencie, jak miał pan już dość pytań dzieci, co się stało z panem Pankracym i odpowiedział pan w końcu, zdech. Czy to prawda? Wydarzyło się to? Tak, prawda. To było nad morzem. Ja zakończyłem współpracę przy tym projekcie z telewizją i przepraszam. pojechaliśmy z małym Franiem i z żoną do nadmorze, co było błędem, ponieważ nad morzem wtedy w wakacje jest najwięcej dzieci. No i te dzieci cały czas na mną biegały i pytały, gdzie jest Pankracy. I ja właściwie nie mogłem w ogóle odpocząć, bo cały czas jeszcze to była epoka, kiedy nie było telefonów komórkowych, bo teraz to jest jeszcze gorzej, ale jednak no, to zaczepianie i to permanentne taka takie zainteresowanie tych dzieci panem Pankracego i tym ciągłym pytaniem, gdzie jest Pankracy i czy Pankracy przyjechał razem ze mną i tak dalej, bo dla dzieci to był po prostu pies. No tak. No. I ja już taki byłem naprawdę bardzo tym zmęczony i tak z desperacji gdzieś kiedyś na plaży leżałem i taka gromada dzieci znowu przyleciała, zapytała, gdzie jest Pankracy i ja wtedy wstałem i powiedziałem, dzieci, Pankracy zdech. I dzieci zaczęły płakać i poleciały do rodziców z pretensjami do mnie, że ja powiedziałem, że Pankracy zdech. Oczywiście wiedziałem, że to był błąd i że źle zrobiłem i bardzo wszystkie dzieci za to przepraszam, że te dorosłe, które... Straumatyzował pan trochę dzieciaków. Tak. I nie powinienem był tak powiedzieć. No ale jakoś tak mi się wymsknęło. A czy po właśnie miodowych latach też nie miał pan trochę dosyć tej dość dużej popularności? Bo tak jak pan powiedział, no ten serial wydaje mi się, że przewyższył oczekiwania wszystkich, którzy przy nim pracowali. Tak. To było nie, nie,
niezwykłe. Czuliśmy, że to może być w jakimś sensie popularny serial, bo sitcom, bo komedia. No i że na żywo kręcony cały odcinek powstawał przy udziale publiczności na żywo. Początki były trudne, ale potem już zaczęliśmy się coraz lepiej dawać radę i no, były odcinki, które miały po 11 milionów oglądalności. To jest w ogóle... Ulice pustoszały. Ale ja miałem świadomość, nie męczyła mnie ta popularność, ale nie chciałem być aktorem anonimowym. Więc wiedziałem, gały co brały. Jak chciałem zostać aktorem, to nie chciałem. To chciałem być aktorem sławnym. Oczywiście to nie był cel, ale no to się wiąże z tym. I kiedy ta popularność do mnie przyszła, taka mega popularność, jak właśnie Norek i Miodowe Lata, to nie cierpiałem z tego powodu. Tyle, że w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, zresztą Czarek Grzak też razem wspólnie doszliśmy do tego wniosku, że no nie chcemy być Tadziem Norkiem i Karolem Krawczykiem do końca życia i że musimy to przerwać. Bo możemy tak kręcić nie wiadomo jak długo te Miodowe Lata, a potem już nic więcej nie zagrać. I tak nie, tutaj się trochę nie zgodzę, bo tak kontynuacja, w którą panowie później grali, gdzie Norek i Krawczyk przeprowadzili się później do domków jednorodzinnych, już chyba przez zmianę konwencji, czyli że to już nie było grane w studio przy publiczności na żywo, chyba trochę temu projektowi zabrała wiatru w żagle. Tak, no tak, no to się zdziwiliśmy, bo wydawało nam się, że jeżeli dodamy jakby no, nowe elementy, czyli plener, czyli jakąś prawdę, no bo wiadomo, że tam w teatrze no, to była dykta z tyłu, to była dekoracja teatralna. A tu się okazało, że ludziom to w ogóle nie przeszkadzało, że wręcz przeciwnie, że właśnie zaczęło im przeszkadzać to, że my wróciliśmy do, czy nie wróciliśmy, poszliśmy do konwencji, która jest ogólnie znana, czyli tak jak się normalny serial telewizyjny kręci. No i to się nie udało z różnych powodów, to nie tylko ten powód. Nie, tak, ale... Tam był powód na przykład tego, że odcinki były dosyć krótkie, a co chwilę były reklamy i tych reklam było bardzo dużo, więc zanim się widz zdążył wciągnąć w akcję, to potem było 10 minut reklam, potem znowu było jakieś 10 minut akcji i znowu reklamy i to było bardzo męczące. Wyobrażam sobie, że to też mogło tak ludzi odsunąć od tego. Nie, ja po prostu tak odebrałem, że no nie bez kozery Amerykanie, którzy wymyślili ten format sitcomowy, to robią go jednak w teatrach przy publiczności na żywo, no bo też można dialogi i od razu reagować na te ludzie. Amerykanie nie robią w teatrach, ale znaczy, no, Amerykanie robią w specjalnych studiach, które ale... są specjalnie zbudowane właśnie po to, żeby móc skręcić Przepraszam, że za skrót myślowy, oczywiście, my nie mieliśmy takiego studia. Ale byłem w tych studiach, więc one trochę wyglądają, te soundstages, jak teatr, prawda, gdzie są już przygotowane 3 czy 4 pomieszczenia, w których zazwyczaj główni bohaterowie się przebywają, no i to jest po prostu przesuwane, ale no ma to właśnie taki format trochę sztuki teatralnej, nie plenerowej. Mówią, że z panem Cezarym no nie chcieliście, że tak powiem, grać cały czas Tadeusza Ignorka, czyli rozumiem, że Rancho było przez przypadek, że panowie znowu zostali sparowani razem. Trochę tak. Znaczy, Rancho nie powstało przez przypadek, po prostu producenci Miodowych Lat, czyli Studio A, postanowiło, skoro my już nie chcemy dalej kręcić Miodowych Lat, no to postanowiło jakby zdyskontować ten sukces i dla Czarka napisano serial Rancho, a dla mnie serial Doręczyciel. I jak na Rancho znalazły się pieniądze, no a Doręczyciela telewizja nie chciała przeznaczyć pieniędzy, przynajmniej na razie. No i, a myśmy się z Czarkiem umówili, że na jakiś czas się rozstajemy, żeby właśnie nas nie kojarzono razem, żeby nie być taką dyżurną parą komediową w Polsce. No ale okazało się, że ja zostałem na lodzie, no bo Czarek ma serial, ja nie mam. No i tam był wakat tej postaci Czerepacha, nie była jeszcze obsadzona, no i namówiono mnie, żebym się zgodził. Czarek też się zgodził, więc mówię, no dobrze, no to zagram tego Czerepacha, ale bardzo też mi zależało na tym, żeby to był zupełnie inny człowiek, żeby to była inna postać. Nie chciałem, żeby Czerepach to był Tadzio Norek, który został sekretarzem gminy w Wilkowyjach, tylko żeby to był ktoś zupełnie inny, dlatego wymyśliłem mu ten tupecik, wymyśliłem mu sposób mówienia, chodzenia, zachowania, to jest zupełnie ktoś inny,
No bo kreacja, czyli tworzenie postaci, to jest dla mnie największa frajda w aktorstwie. No właśnie, stworzyliście razem ze scenarzystami, reżyserami serial znowuż ponadczasowy. On się nie starzeje. To jest cały czas powtarzane i kurczę, te nasze przywary i te nasze problemy, które tam są pokazywane, społeczno-polityczne, cały czas są aktualne. Dla mnie to jest coś niebywałego, że tyle po premierze dalej ten serial żyje i dalej jest bardzo dobrze oglądany. Właśnie tak samo jak Miodowe lata. Tak jakby no, wstrzeliliście się w coś ponadczasowego. Tak, bardzo jestem z tego dumny. Tak, Rancho nie jest zwykłym serialem obyczajowym, który tam opowiada jakąś historię, tylko jest zapisem jakiejś tam rzeczywistości i nie tylko Polski B, tylko w ogóle nas wszystkich. Taki był ten scenariusz i fantastycznie się go grało. To były jedne z najpiękniejszych lat mojego życia, żeby grać w takim serialu, który ma taki oddźwięk, który tak prawdziwie pokazuje nas wszystkich w krzywym zwierciadle, a jednocześnie pokazuje nas życzliwie, bez złości, no właśnie przez komediową konwencję. I co jakiś czas wraca to, te, nazwijmy to plotki, Rancho wróci, Miodowe lata wracają. Jest w ogóle na to szansa, jest na to przestrzeń, czy to powinny być już projekty, do których lepiej nie wracać, no bo po co poprawiać czy kontynuować coś, co tak dobrze dalej rezonuje? To jest pytanie. Rancho mieliśmy zakończyć na 4. sezonie. Potem powstały jeszcze 4 sezony i też już miał być definitywny koniec. Jeszcze film po drodze też był. Jeszcze po drodze był film. Ale znowu się okazało, że jednak publiczność bardzo chce śledzić dalsze losy i ponieważ ten serial był czymś więcej niż tylko obyczajową historią, to publiczność bardzo chciała jeszcze tego doświadczać, więc jeszcze powstały 2 sezony. Jak dalej? Trudno powiedzieć, no można by napisać jakąś następną historię, co się dalej dzieje z wójtem, z Czerepachem, czy z Solejkową, czy z innymi bohaterami. Niestety nie można napisać dalej, co się dzieje z Kusym, bo Paweł Królikowski zmarł Leon Niemczyk, zmarł Franciszek Pieczka, więc tutaj to są postaci kluczowe. A poza tym jest coś takiego chyba, że no, nie ma scenarzysty. A scenarzysta był w tym projekcie chyba najważniejszy. Nie, właśnie tak patrzę po tych produkcjach, które wracają po czasie, czy tych polskich, czy zagranicznych. Nie wiem, w Polsce mieliśmy Psy 3, czy mieliśmy Stawkę większą niż śmierć, kontynuację Stawki większą niż życie, gdzie widzowie na początku też mówili, że chcą, ale później się okazało, że ich wyobrażenie o tym, jaki powinien być poziom, co powinno tam być, jest tak naprawdę nie do spełnienia. I następnym wspaniałym przykładem jest robienie kontynuacji Alternatywy 4, który nazywał się Dylematu 5 bez pana Barei. Więc zastanawiam się, czy z pozycji aktora, czy takie wchodzenie znowu do takiego kultowego projektu, który się zakończył. Zakończył się dobrze, no nie oszukujmy się. Jest potrzebne, czy tutaj naprawdę musiała być jakaś wielka siła sprawcza, która by przekonała do powrotu? Nie wiem. Wszystko zależy od scenariusza. Jeżeli scenariusz jest dobry i mamy do dyspozycji przyzwoitych aktorów, to zawsze może być ciekawa historia. Jeżeli, a bardzo trudno jest stworzyć taki scenariusz, bo nie żyje ten twórca, ten, który to umiał robić. A inni mogą już tylko powielać pewne schematy, które już będą gorsze, zawsze będą gorsze. Więc mimo takiej chęci, żeby jeszcze raz wejść w tę postać, na przykład ja bym bardzo chętnie zagrał Czerepacha jeszcze, ale to musiałby być naprawdę bardzo dobry scenariusz i też wszyscy pozostali koledzy musieliby też się na to zgodzić. No to ja w takim razie proponuję Państwu, żebyście zerknęli na Polowanie, czyli scenariusz, który przełamuje trochę wizerunek pana... Trochę?
Muszę zachęcić jakoś, powiem, że bardzo to napompowuje pewien balonik, a później przyjdą i powiedzą, że Czerepak był większą gnidą, jak to pan powiedział, więc no, wolę tutaj te podprowadzać, ale tak, przełamuje wizerunek, więc sprawdźcie, co to jest za historia, która pana Artura do przyjęcia tej roli skłoniła. Dziękuję bardzo. Dziękuję.